Romario, first game in Poland and, Romario, to był twój pierwszy mecz w polskiej ekstraklasie i myślę, że jesteś bardzo, bardzo szczęśliwy, co było widać po tym, w jak ekspresyjny sposób celebrowałeś zdobycie zwycięskiej bramki. Tak rzeczywiście było. Za mną 5 trudnych miesięcy. Cieszę się, że jestem w nowym klubie i oczywiście to dla mnie bardzo ważny moment. Najważniejsze jest jednak to, że wygraliśmy w Gliwicach i zawozimy do Gdańska 3 punkty. Można powiedzieć, że do 3 razy sztuka. Miałeś wcześniej 2 dobre okazje do strzelenia gola. Udało się za trzecim. To prawda, za pierwszym razem górą był golkiper Piasta, za drugim przymierzyłem za mocno i piłka poszybowała nad bramką. Udało się dopiero za trzecim razem. Perfect. To był perfekcyjny strzał. Yeah, perfect for me. No tak, perfekcyjny dla mnie i całego zespołu oraz dla naszych kibiców. And, od razu zdecydowałeś się na ten strzał, czy gdzieś kątem oka szukałeś jeszcze może Marco Paixão w polu karnym? Zdecydowałem się na strzał, bo wiedziałem, że zarówno Marco, jak i João Nunes są za linią piłki. Decyzja mogła więc być tylko jedna. Uderzenie na bramkę. To chyba był dla ciebie mecz marzeń, możemy tak powiedzieć? Byliśmy w trudnej sytuacji, graliśmy w 10 od 40 minuty, rywale naciskali, ale to nam udało się przechylić szale zwycięstwa na naszą korzyść. Tym bardziej się cieszę, że to ja byłem autorem decydującej bramki.